Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy sobie na kryptororatach, a dokładniej powiemy sobie o tym, jak obserwując kursy, serwisy krypto, robimy sobie wodę z mózgu, co sprawia, że inwestowanie w krypto staje się trudniejsze, bardziej kosztowne emocjonalnie, a decyzje, które my podejmujemy, są gorsze, słabsze, są po prostu niewłaściwe. Mój przekaz dla Ciebie dzisiaj to jest taki, że nie powinieneś śledzić codziennie kursów krypto ani newsów w serwisach kryptowalutowych, ponieważ one po prostu robią Ci sieczkę z mózgu i nie są do niczego potrzebne w kontekście podjęcia dobrych decyzji inwestycyjnych. I dzisiaj po części odwołam się do odcinka Pułapki Myślenia na temat książki o tym samym tytule, która naukowo udowadnia, że większość bodźców, na podstawie których my podejmujemy decyzje inwestycyjne, opiera się na naszych emocjach, odczuciach, nie ma nic wspólnego z logiką i fundamentem, a za tym idzie, na ich podstawie nie powinniśmy podejmować decyzji inwestycyjnych. Powinniśmy sobie najpierw określić plan inwestycyjny, długoterminowy, i żeby to zrobić, rzeczywiście musimy poznać technologię, na czym polega blockchain, kryptowaluty, smart kontrakty, jak rozwija się branża, jakie są potencjalne kierunki rozwoju. Musimy poświęcić czas na zdobycie tej wiedzy. Tak samo musimy poedukować się na temat tego, jak działają rynki finansowe w ogóle i jak działa nasza właśnie psychika. I te trzy aspekty my musimy poznać, jeżeli chcemy skutecznie inwestować, zarabiać na rynku kryptowalut. I to jest praca, gdzie my musimy włożyć spory wysiłek, kilka czy kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin na samym początku i potem możemy to pielęgnować już w mniejszych porcjach czasowych z biegiem czasu. Ale kompletnie nie musimy, nie powinniśmy codziennie sprawdzać kursu Bitcoina, ustawiać sobie jakieś notyfikacji z serwisów newsowych. Tym bardziej, że weź pod uwagę, że serwisy newsowe na temat krypto, to tam nisko opłacani studenci nieudolnie tłumaczą z angielskiego artykuły napisane przez tamtejszych nisko opłacanych, niedokształconych studentów. Więc ich wartość merytoryczna jest bardzo niska. I też weź pod uwagę, że serwisom newsowym, czy to krypto, czy nie, zależy na wyświetleniach. Po to, żeby mieć więcej pieniędzy z reklam. Więc zarówno w serwisach informacyjnych tradycyjnych, jak i krypto króluje umiłowanie do clickbaitów, nagłówków, które wywołują silne emocje po to, żebyś się zaciekawił i wszedł w ten artykuł, przeczytał go, nabił wyświetlenia, kliknął w reklamę. I to, że coś się odwołuje do emocji, to na nas silnie oddziaływuje, ale znowu, ta emocja nie ma znaczenia naszej inwestycji. Nie ma, nie ma. Jakby codziennie w serwisach newsowych masz informacje, które zbudzą Twoje silne emocje, one długoterminowo nie mają znaczenia. Tak samo jak wahania kursu długoterminowo nie mają znaczenia. Bitcoin regularnie rośnie o kilka, kilkanaście, potem w ciągu dnia tak samo spada. I to się dzieje zawsze. Nawet co więcej, te wahania się powoli zmniejszają wraz z coraz większą głębokością rynku, coraz większą jego kapitalizacją. I nawet w tym super wspaniałym roku, który był 2017, czyli ostatnia bańka na krypto, kiedy cena rok do roku Bitcoina wzrosła 20-krotnie, nawet wtedy Bitcoin zanotował co najmniej kilka razy kolosalnie silne, nagłe spadki o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, że wszyscy obwieszczali koniec Bitcoina. Ale nie miało to znaczenia. Bo finalnie, jeżeli nie słuchałeś tych newsów, tych głupot, to byłeś w stanie zrobić 20 czy kilkanaście razy w ciągu jednego roku. I to jest cel, który chcemy osiągnąć. Chcemy przejść cały duży cykl na Bitcoinie,
od mniej więcej dołków do mniej więcej szczytu, bo wiadomo, że idealnie nie trafimy i do tego nie potrzebujemy, a nawet nie musimy słuchać lokalnych zakłóceń, które nic nie wnoszą, a tylko sprawiają, że odczuwamy coraz silniejsze emocje, stresujemy się odnośnie naszych pozycji na krypto, w wyniku czego podejmujemy nieracjonalne, emocjonalne decyzje i ponosimy straty. Tak więc powtarzam po raz kolejny, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz i tym podejmujesz lepsze decyzje inwestycyjne, co już zostało udowodniono naukowo. Najwięcej na rynkach zarabiają ci, co robią na nich najmniej i nie ci, co non-stop karmią się medialną papką na temat tego, co rzekomo dzieje się na rynku i jakie ma to znaczenie, bo zapewniam cię, że 99% kontentu na temat krypto nie ma totalnie znaczenia. Zauważ, że ja nagrywam filmiki od poniedziałku do piątku codziennie, czyli robię to regularnie, ale właściwie nigdy nie jest to komentarz do bieżącej sytuacji, bo rzadko kiedy wydarza się coś ważnego, fundamentalnego. I na przykład mieliśmy w tamtym tygodniu ataki na DeFi i to była idealna okazja, aby porozmawiać o ryzykach związanych z DeFi. Więc stworzyłem treści, które odwoływały się w danym momencie do tej sytuacji, atak na jeden z protokołów DeFi, ale one były uniwersalne. Na podstawie tego jednego wydarzenia opowiedzieliśmy sobie o całym trendzie i ogólnie o ryzykach z tym związanym. Więc możesz z tego wynieść wiedzę na przyszłość i możesz tamto nagranie obejrzeć teraz, za miesiąc czy za pół roku i ono będzie tak samo aktualne, tak samo wniesie wartość dla ciebie. I tego typu informacji powinieneś szukać, rzeczy, które są uniwersalne, które powiększą twoją perspektywę, zrozumienie, czy to branży krypto, technologii, czy to rynków finansowych, czy samego siebie, jak działa twoja psychika, emocje, twój mental game w trakcie inwestowania na rynkach finansowych. A wszelkie newsy, czy bieżące wahania kursowe, to jest tylko twoja strata czasu, nerwów i pieniędzy. Więc odradzam, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.